Witajcie moi drodzy, ja mam na imię Kinga, a wy trafiliście na kanał Keto Travelers. Ze mną. Z tobą? Dawno mi nie było, dlatego tak ciężko jest mi się wysłowić. Zdecydowanie jesteś mało na filmach ostatnio. Ze mną? Ja. To mówiłam ja. Witam Państwa serdecznie na kanale Keto Travelers. Przedstaw się ładnie i dygnij. Jak mam dygnąć, jak siedzę? Przedstaw się ładnie i dygnij. Ja mam na imię Beata i witam Państwa serdecznie na kanale Keto Travelers. Jak widzicie, za nami jest choinka, a to oznacza, że będziemy dzisiaj Wam składać życzenia świąteczne jak co roku. Nieubłaganie. Czas bardzo szybko płynie, zbliżają się święta. Chciałaś powiedzieć coś innego. Tak. Zbliżają się święta, a my mamy w dzisiejszym filmie dla Was tradycyjnie trochę życzeń świątecznych. Tak, i ogłoszeń parafialnych. A, też będą ogłoszenia parafialne, ale to później. Najpierw życzenia świąteczne. Ja zacznę od życzeń. Życzę Wam świętego spokoju, odpoczynku, wspaniale spędzonego czasu z rodziną. Jeżeli nie spędzacie z rodziną, to z przyjaciółmi, ewentualnie sami ze sobą, z książką, ale życzę Wam spokoju przede wszystkim. I jeszcze Wam życzę bogatego Mikołaja oczywiście. I przekazuję głos do studia. Dobrze, ja Wam życzę bardzo podobnie zdrowych, wesołych świąt i tak dalej, ale głównie, aby te święta przebiegły jakoś tak bezkonfliktowo, aby bardziej radować się, strasznie głupio to brzmi. Bardziej, ale bardzo świątecznie to brzmi. No wiem, ale jakoś tak, wiesz, jak przytłacza nas proza życia, problemy w pracy i tak dalej, to ciężko się radować, czy jak ktoś jest chory, to też ciężko się radować. Ale mimo wszystko, jeżeli macie na głowie, macie na karku jakieś problemy, które Was tam nękają, postarajcie się chociaż przez ten okres świąteczny spędzić ten czas z bliskimi, z tymi, których kochacie. Doceńcie to, że możecie z nimi ten czas spełniać. I raczej skupcie się na tym, aby to były fajne święta i jakiś taki fajny czas z rodziną. Nawet jeżeli świąt nie obchodzicie jakoś specjalnie. Oczywiście, jeżeli nie spędzacie tych świąt z rodziną, to tak jak ja powiedziałam, no nie? Spędźcie go sami ze sobą, cieszcie się tym czasem. Ja wiem, że nie wszyscy mają wolne, ale postarajcie się wygospodarować troszeczkę czasu tylko dla siebie. Teraz się zapowiadają dosyć... Duże święta, będzie trochę ludzi, więc spodziewamy się gości, także ja nie mogę się doczekać. Przyjeżdżają obie mamy, więc i będzie pyszne jedzonko. Jeszcze na święta od jednej, od drugiej mamy, więc dla nas to będzie czas rodzinny. A w związku z tym, że będzie to czas rodzinny, także nie będzie za tydzień odcinka. A tak, to teraz przechodzimy płynnie do ogłoszeń parafialnych, tak. Ponieważ wszyscy są już jakoś specjalnie zajęci przed świętami, pewnie co po niektórzy Was już coś tam pichcą, gotują i przygotowują na święta. To teraz jakby skrócimy maksymalnie ten odcinek. Z takiej części ogłoszeń parafialnych to co Kinga wspomniała, nie będzie odcinka pomiędzy, nie będzie filmu pomiędzy świętami a Nowym Rokiem. My ten czas przeznaczamy na naszych bliskich, przeznaczamy na wolne. Przeznaczamy go również na takie przygotowania do tego, co będzie w styczniu, przygotowania do naszego challenge'u, trochę mentalnie, trochę też fizycznie, wszystko się już właśnie zacznie, więc nie będzie odcinka pomiędzy świętami a Nowym Rokiem. A w związku z tym, że nie będzie tego odcinka, to już zapomniałam dodać szczęśliwego Nowego Roku dla wszystkich. A tak, racja, właśnie, no bo nie będzie też drugiego odcinka, więc zdecydowanie wszystkiego dobrego w Nowym Roku, aby ten nadchodzący Nowy Rok był dla Was pomyślniejszy niż ten, który mija, abyście byli zdrowi przede wszystkim, aby wszystkie Wasze plany, czy to zawodowe, czy to osobiste, udały się z powodzeniem, abyście zakończyli Wasze projekty. Życzę Wam tego serdecznie i tego również życzę nam, aby wszystko tak to, co myśmy sobie tak zaplanowały, aby również nam się udało. Z kolejnych ogłoszeń parafialnych... To ja chciałam coś powiedzieć. Proszę bardzo. Dziękuję. Więc ja zaczynam nasz challenge od drugiego, ponieważ pierwszego jeszcze będą mamy, więc ja zaczynam od drugiego. A ja zacznę od pierwszego, więc pewnie przywitam się z Wami tak, na ja grupie. Będę tą osobą od keto. Ja wracam na keto, więc z mojej strony, może nie codziennie tam na tej grupie, ale będę Wam pokazywała, co jadłam, co sobie zrobiłam. Wiecie, to nie będzie jakieś takie wymyślne jedzenie, raczej szybkie. Mój plan jest taki, że powrócę do niejedzenia śniadań, ani lunchy, tylko obiadu. Jak to się skończy? Czyli OMAD planujesz, tak? Tak, jak to się skończy, nie wiem, ale taki jest mój plan. Mam parę takich fajnych rzeczy, które ja wykorzystuję na przekąski, czego Beata nie toleruje, bo zawiera to warzywa, więc postaram się Wam tam dać raz na jakiś czas jakieś tam rzeczy, które myślę, że będziecie mogli wykorzystać jeszcze. Z kolejnych ogłoszeń parafialnych, nasza nowa strona, w zasadzie to strona Keto Travelers, strona internetowa, ujrzała światło dzienne już jakiś czas temu. Jakoś nie złożyło się, żeby specjalnie tego zapowiadać, więc przy okazji tego odcinka i ogłoszeń parafialnych pragnę Was poinformować. Zmiany polegają też nie tylko na kolorystyce, na nowym logo, ale również na tym, że zdjęłam z tej strony kalkulatory. Kalkulatory, które pozwalają Wam obliczyć czy to BMI, czy to zapotrzebowanie kaloryczne, czy proporcje makro. Jeśli chodzi o kalorie, to jest temat śliski, to nie jest odcinek na tutaj akurat, który powinien być w świątecznych odcinkach, to był z Gretka Oben, ale gdyby ktoś chciał używać kalkulatorów w dalszym ciągu, to zapraszam Was na stronę Diet Friends i tam po zalogowaniu się, po założeniu konta wypełniacie sobie profil, uzupełniacie i to wszystko będzie Wam się przeliczało automatycznie na podstawie danych. W związku z tym, aby nie duplikować funkcjonalności, zlikwidowałam takie rzeczy, które są i tak na Diet Friends w podstawowej funkcjonalności. W związku z tym to znikło z Keto Travelers. Co jeszcze? To chyba tyle z ogłoszeń parafialnych. Ogólnie rzecz biorąc, nie w pierwszym tygodniu stycznia, bo to będzie jeszcze taki powrót do rzeczywistości po świętach, ale później postaramy się też oczywiście nagrywać jakieś odcinki kuchenne w związku z naszym challenge'em, więc wyczekujcie. Myślę, że styczeń raczej skupi się na naszym challenge'u, jeśli chodzi o kanał. Czy planujesz jakieś mądre odcinki? Mam listę, ale nie jestem przekonana, że uda mi się to wszystko jakby czasowo pogodzić, bo będzie kosztowało trochę czasu przygotowanie jakichś materiałów na grupę, ale też i samo przygotowanie odcinków takich bardziej merytorycznych. Jest kilka fajnych tematów, ale mówię, nie chcę obiecywać, bo nie wiem jeszcze, jak to będzie czasowo, więc zobaczymy. No bardziej skupimy się pewnie na tym 30 dni Keto Carnivore, ze względu na to, że my będziemy się na tym skupiać, więc będzie nam łatwiej tak jakby wyciągnąć ten temat. Batka już wspomniała na poprzednim odcinku, że jeżeli chcecie dołączyć do grupy tajnej na Facebooku. Tak, grupa jest w tej chwili, tak zdecydowałam, że grupa jest całkowicie ukryta, nie można jej wyszukiwać, więc jedyna możliwość, jak się do niej dostać, to będzie po kliknięciu na zaproszenie, a zaproszenie mogę wysłać tylko osobom, które polubiły naszego fanpage'a na Facebooku. Z różnych powodów taka forma wiąże się to z pewnymi restrykcjami. Trzeba być po prostu na Facebooku. Trudno. Tak. Może kiedyś tam w przyszłości zobaczymy. Przygotujemy to w innej formie, ale na razie w takiej formie. Taki spontaniczny dosyć pomysł był z tym, że my sobie tam, bo oczywiście zrobiliśmy ten challenge i taki spontaniczny pomysł był, że może zaprosimy Was i może będziemy się wspierać wzajemnie. Jak będziemy się wspierać wzajemnie, to będzie wszystkim łatwiej i nam, i Wam. Tak, więc możecie dołączyć do tego challenge'u nie tylko jeżeli chcecie jakby brać udział w samym challenge'u, ale chociażby tylko po to, żeby nam kibicować, czy po prostu nas obserwować. My Was do tego zachęcamy. Nie ma obowiązku brania udziału w challenge'u. No, czyli w sumie jeżeli ktoś nie będzie zainteresowany, lubi naszą stronę w chwili obecnej, a nie będzie chciał brać udziału w challenge'u, dołączać do grupy, to po prostu zignorujcie zaproszenie. Tak jest. Dobra. Oczywiście się rozgadałyśmy. Odcinek jak zawsze, kiedy jesteśmy we dwie, jest chaotyczny, ale tak już jest, jak ja dołączam. Ja dlatego tak rzadko jestem. Ja mam czerwony nos, jak Rudolf. Bo jesteś po obiedzie. Tak, bo myśmy dopiero co zjadły obiad, więc ja mam po obiedzie zawsze trochę bardziej czerwony nos. Chaotyczny, ale tak jest, jak ja dołączam, dlatego mnie nie ma często odcinek. Tak, co jeszcze? Myślę, że to chyba wszystko, co chciałyśmy Wam przekazać. Obiecałyśmy, że nie będzie to jakiś super długi odcinek. życzenia świąteczne były, życzenia noworoczne były, trochę ogłoszeń parafialnych, czego możecie się spodziewać, dlaczego może nie będzie tam odcinka pomiędzy świętami a Nowym Rokiem. Czy będzie zaraz w styczniu jakiś odcinek? Nie wiem, to zobaczymy, jak się wyrobimy. Ja się postaram, ale ja w dalszym ciągu pracuję również nad projektem, czyli święta, goście, Nowy Rok, nowa grupa, nowy challenge. Do tego obecny projekt, więc to trochę może się rozjechać czasowo z odcinkami, ale zobaczymy. Jak się uda, to się uda, jak się nie uda, to się nie uda i nie będziemy z tego robić tragedii. No, to w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Bardzo nam miło, że byliście po raz kolejny z nami. Pozdrawiamy Was wszystkich serdecznie. Dajcie znać w komentarzu, jak Wy planujecie spędzić święta. I pamiętajcie, że nie ma złego sposobu na spędzanie świąt, czy to z rodziną, z przyjaciółmi, czy tylko z książką i samym sobą. Też jest ok, więc napiszcie w komentarzach. Ja bardzo lubię czytać Wasze komentarze, więc czekam. Jeżeli nie subskrybujecie, to oczywiście przestańcie siedzieć tu na gapę, tylko naciśnijcie ten czerwony guzik i tyle. Co nas uszczęśliwi, przynajmniej mnie. No, a co nas nie zabija, to nas wzmocni. Tak jest. To tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Pa! Cześć!